Cześć, witam cię serdecznie. Ja nazywam się Paweł Kamiński. Dzisiaj mamy poniedziałek, nowy tydzień, nowe możliwości. No właśnie, nowy tydzień, nowe możliwości. Ale czy dla każdego ten tydzień jest taki wspaniały? No właśnie. Jedni, niektórzy, kiedy słyszą słowo poniedziałek, to włosy im stają na głowie. Mówię, kurczę, no jak jest poniedziałek, jak wczoraj był weekend dopiero? No chłopie, no piątek był wczoraj. Nowy tydzień się zaczął. Ledwo się nie zaczął, a już tyle zawałów było. No słuchajcie, no ponoć w poniedziałek jest najwięcej zawałów na świecie. Z tego względu, że się ludzie tak stresują tym tygodniem, tak? Nowy tydzień się zaczął. Trzeba iść do roboty, której się nie lubi, nie kocha się. Szef przyjdzie, zacznie coś tam jarmolić pod nosem, jakieś tam wyśrubowane normy trzeba spełniać. W robocie siedzimy, odliczamy godziny, minuty, aż kiedy nam się ta robota skończy. Byle do piątku, tak? Powtarzając, cytując znaną rozgłośnię radiowo, tak? Byle do piątku, jakoś to przeżyje, jakoś to będzie, tak? Ale słuchajcie, są też drudzy ludzie, druga grupa ludzi, która kiedy rano wstaje, kiedy jest poniedziałek, mówi: jest, dzisiaj jest poniedziałek, nowy tydzień, nowe możliwości, można spełniać swoje marzenia, swoje cele, realizować się, będzie piękny tydzień, naprawdę będzie super. Kurczę, no to zobaczcie, są dwa różne bieguny. Jedni kochają poniedziałki, drudzy go nienawidzą. Jak to się dzieje? Ci piątkowie, jeżeli się patrzą na te osoby, które lubią poniedziałek, mówią: kurczę, no facet, kobieto, ty masz chyba coś nie po kolei, kurczę, w głowie postawiane. Jak to można kochać poniedziałek? Cały tydzień trzeba się męczyć, do roboty chodzić. A drudzy? Drudzy się patrzą na te osoby, które nienawidzą piątku i mówią: stary, ja ciebie nie rozumiem, ale jak to można byle do piątku? To co ty robisz cały tydzień? Po co? Jakie to ty masz życie? Co ty robisz na tygodniu? Użalać się nad sobą? Bidować, że tego nie mogę, tamtego nie mogę? To ty co, już straciłeś swoje życie? To ty umarłeś już za życia? No tak, no bo jeżeli nie lubisz swojego tygodnia pracy, jeżeli cię wszystko denerwuje, ale jednak ciągniesz to tydzień za tygodniem, to ty za życia już jesteś umarły. Naprawdę. Teraz spójrz się w lustro, spójrz sobie w lustro i zastanów się, do której ty grupy należysz. Kochasz poniedziałki? A może byle do piątku? Jeżeli się nie boisz, napisz w komentarzu. Jak kochasz poniedziałki, napisz: kocham poniedziałki. Jak żyjesz byle do piątku, napisz: byle do piątku. I odpowiedz sobie teraz na pytanie, czy jeżeli jesteś osobą, która żyje od piątku do piątku, czy takie życie ma sens? Czy tak musi być? Ja nie mówię ci, żebyś rzucał pracę, rzucała pracę, żebyś zaczął realizować swoje cele, marzenie z dnia na dzień, bo to naprawdę może być mega bolesne, tak? Bo żeby dojść do celu, do swojego marzenia, trzeba na to poświęcić nie miesiąc, nie dwa, ale czasem rok, dwa, trzy lata, żeby dojść do czegoś. Ale wystarczy, że zamiast telewizora ten czas poświęcisz na realizację swoich celów, swoich marzeń, że zaczniesz codziennie, krok po kroku, małymi kroczkami robić to, o czym marzysz, do czego dążysz, a zobaczysz, że te kroki, malutkie kroki, staną się krokami milowymi. I nim się obejrzysz, będziesz coraz bliżej i bliżej swojego celu. I tak samo jak te osoby, które kochają poniedziałki, tak samo i ty. Codziennie nie będziesz się mógł doczekać następnego dnia, żeby realizować swoje cele, swoje marzenia. W dzień możesz sobie chodzić do pracy, którą nie lubisz, ale w głowie będziesz miał to, że przyjdę do domu i zacznę realizować swoje marzenia, bo ja wiem, że jeżeli będę to robił systematycznie, będę robiła to systematycznie, to prędzej czy później ja osiągnę swój cel i będę robiła to, co chcę. Zrealizuję swój cel, zrealizuję swoje marzenia. Czyż to nie jest piękne? Zapamiętaj sobie, że każdą podróż, każdą, nieważne czy to jest duża podróż, wielka podróż czy mała podróż, każdą podróż zaczynamy od pierwszego małego kroku. Także to, co ja dzisiaj ci mogę poradzić, to po prostu rusz swoje cztery litery i zacznij robić to, co lubisz, to, co chcesz, o czym marzysz, zacznij realizować swoje cele. Jeżeli się zastanawiasz, co ja mogłabym robić po godzinach, żeby przybliżyć się do swojego celu, chciałabym coś robić, ale nie wiem co, zapraszam cię do projektu, który zmienia bardzo pozytywnie moje życie, ale również życie innych ludzi. Do projektu, który jest oparty na trzech takich podstawowych filarach: na zdrowiu, edukacji i biznesie. Projektu, dla którego nie musisz rzucać roboty swojej. Projektu, dla którego nie musisz brać pożyczki, aby otworzyć biznes. Projektu, dla którego nie musisz latać jak akwizytor po ludziach, przed którym wszyscy zamykają drzwi, bo nikt przecież nie lubi akwizytorów.
projektu, dzięki któremu zadbasz o swoje zdrowie, o swój rozwój osobisty i jeżeli tylko zechcesz, możesz zbudować dzięki niemu potężny biznes. Dlatego przestań zwlekać, kliknij link, który znajduje się pod tym filmem, wybierz sobie dzień i godzinę, która Ci najbardziej odpowiada i widzimy się po drugiej stronie, bo jesteś tego warty, jesteś tego warta. Daj sobie szansę, przestań zwlekać. Pozdrawiam, Paweł Kamiński.